na drzewach wisiały różne sukienki, wstążki, no nie wiem, no jak w strasznym dworze to wyglądało. To dojście do kazamat było pełne rozrzuconych, pustych portfeli, torebek, torebeczek, część funkcjonariuszy traci jakby w ogóle zrozumienie tego, co się dzieje i korzystając z okazji, no, zaczyna kraść, ograbiać zwłoki. To jest chyba jedyna pozostałość po tym samolocie. Ja Charlie możecie kołować na 151, wiatr 180, 14 na godzinę, ciśnienie 753,9. Jest rok 1980, końcówka dekady sukcesu. Jeszcze tylko lotnictwo najnowocześniejszymi radzieckimi samolotami stara się udowodnić wszystkim już trochę na przekór rzeczywistości, że model PRL potrafi dogonić najlepszych. Nowe samoloty, nowe połączenia, nowe trasy. Wszystko to trochę z konieczności otwarcia na świat zadekretowanej przez kolejne zjazdy partii robotniczej oraz trochę z rzeczywistej potrzeby nawiązania kontaktów z Zachodem, a także rodakami rozsianymi na całym globie. Wszystko wówczas stanowi decyzję polityczną. Rozszerzenie usług lotniczych i zakup samolotów dalekiego zasięgu, a fakt, że będą one radzieckie, to już oczywistość ideologiczna. Decyzją polityczną jest również nadanie imion sławnych Polaków nowo zakupionym samolotom. Polskie linie lotnicze LOT przewoziły w tym czasie 2 miliony pasażerów rocznie. Kolejny sukces, czy kolejny element propagandy sukcesu? Odprawa pasażerów przebiega szybko. Każdy z nich otrzymuje wraz z biletem pamiątkową bombonierkę, upominek od lotu. Wypisywane są także okolicznościowe dyplomy. Prosimy więc o wypowiedź dyrektora Polskich Linii Lotniczych Włodzimierza Wilanowskiego. Niemal dokładnie przed 3 laty ten sam Mikołaj Kopernik otwierał pierwsze atlantyckie połączenie lotu z Warszawy do Nowego Jorku. A dzisiaj? Dzisiaj dzięki podpisaniu umowy państwowej między Kanadą a Polską. Miła 62 ochrzczonego jako Mikołaj Kopernik zakupiono w 1972 roku z zamówionym dodatkowo amerykańskim wyposażeniem radionawigacyjnym. Towarzysze radzieccy przyjęli to zamówienie z dużym niezadowoleniem. Jednak Polacy mieli wątpliwości co do nowoczesności radzieckich rozwiązań. Zwłaszcza, że ich oryginalność także budziła zastrzeżenia. Jaki jest wzorzec sylwetki Iła 62? Ma bardzo zbliżoną sylwetkę, a wręcz w niektórym zakresie identyczną albo bardzo podobną do samolotu angielskiego VC-10. Każdy może zauważyć po nałożeniu kserofolii na siebie, że one bardzo ładnie przystają, zarówno co do sylwetki samolotu, jak również, jeżeli weźmiemy rzut samolotu z przodu, bardzo ładnie się nakładają na siebie. A w związku z tym istnieje pytanie o pewne wspólne jakieś pochodzenie jednego i drugiego samolotu. Ktoś na kimś się wzorował. Teraz możemy powiedzieć wyraźnie. IU-62 jest kopią angielskiego samolotu transportowego Vickers VC-10. W połowie lat 70. była to konstrukcja już przestarzała, ale dająca się prowadzić. To była konstrukcja z lat właśnie 62. Dystans w elektronice, w wyposażeniu elektronicznym był szczególnie duży do samolotów tego okresu. Niemniej był samolotem, na którym można było latać, na którym LOT otworzył wielkie połączenia amerykańskie, na którym LOT wszedł do tego wielkiego klubu przewoźników atlantyckich. Nowy Jork, lotnisko Kennedy'ego, 13 marca 1980 roku.
Samolot Mikołaj Kopernik, lot 007 do Warszawy, stoi przygotowany do odlotu. Ma 2 godziny opóźnienia, na lotnisku szaleje śnieżyca. O godzinie 21.18 pasażerowie z ulgą przyjmują start maszyny. Przecież już niedługo będą w domach. Kilka godzin wcześniej w Nowym Jorku wylądował Kopernikiem kapitan Tomasz Smolicz. Jest ostatnim żyjącym dowódcą tego statku powietrznego. Ze słów kapitana przebija zwyczajność, rutynowa kontrola, rutynowa sytuacja. Samolot po zatankowaniu i zdawkowym przeglądzie rusza do Warszawy. Kapitan Smolicz po raz ostatni rozmawia z kapitanem Pawłem Lipowczanem, przejmującym Kopernika. Ja tym samolotem leciałem z Warszawy do Nowego Jorku w dniu 13 marca 80 roku. Lot jak każdy, około 9 godzin, bodajże z lądowaniem w Gander. Po drodze tam dobieranie paliwa, start, dolot do Nowego Jorku. Przylatujemy do Nowego Jorku w godzinach popołudniowych. Przekazujemy samolot obsłudze naziemnej. No i udajemy się na kwaterę. Tam właśnie spotkałem się po raz ostatni z załogą, która w godzinę później odjechała na lotnisko i podjęła lot nocny, gdzieś koło 7 wieczorem czasu amerykańskiego, start, po to, by gdzieś koło 10, w pół do 11 dolecieć do Warszawy. Zima roku 1980 była w Polsce drugą już z kolei śnieżną i mroźną. Ta pogoda szczególnie dała się we znaki polskiemu lotnictwu. Kilkakrotnie doszło do uszkodzenia maszyn na Okęciu. Przy startach i lądowaniach pękały opony. Na lotnisku ginie jedna osoba. Samolot Tu-134 z Brukseli ulega wypadkowi przy lądowaniu. Nie otwiera się spadochron podczas hamowania. Są duże straty. Tego faktu już nie da się ukryć przed opinią publiczną. Pojawiają się oficjalne komunikaty na pośrednich miejscach rządowej prasy. Sytuacja staje się na tyle poważna, że na 14 marca zwołano w Ministerstwie Komunikacji roboczą naradę, przerwaną tragiczną wiadomością. Narada przebiegała sobie tak typowo, gdy w pewnym momencie wbiegł ktoś i to jest wiceministrowi, który tam był obecny, powiedział głośno, że spadł Kopernik na Okęciu. No, powstało zamieszanie, wszyscy wybiegli, ja zadzwoniłem od razu do komendy, powiadomiłem naczelnika, żeby moich ludzi zatrzymał na miejscu i będą potrzebne oględziny. Dyrektor Agencji Ruchu Lotniczego Jerzy Lisowski, w roku 80. młody kontroler lotów, po 20 latach po raz pierwszy zdecydował się opowiedzieć o ostatnich chwilach Kopernika. O rutynowej rozmowie, z której nie wynikało nic dramatycznego. Na ekranie radaru nie pokazuje się boom. To jest radar wtórny i on ma, pokazuje również wysokość statku powietrznego i tam przez jakiś czas ta informacja się jeszcze pokazywała, więc w zasadzie ja informację, że samolot spadł, otrzymałem od wieży, która nie miała tego samolotu na łączności, ale obserwowała jego podejście, już widziała go przez okna z wieży na prostej i koleżanka, która wówczas pracowała, zadzwoniła na zbliżanie, czyli do mnie takim sztywnym połączeniem, że samolot spadł. Kontroler ruchu lotniczego musi nawet w takich sytuacjach się zachowywać bardzo spokojnie. Ja musiałem doprowadzić sytuację ruchową do końca, aż nastąpiła przerwa, bo nikt nie zamieni kontrolera w trakcie jakiejś tam sytuacji ruchowej. Także tam jeszcze tych kilka samolotów posadziłem. No dopiero potem wstałem i poszedłem zeznawać. Byłam tu z tej strony, między takimi domkami
i tam były zwłoki pilota, a na górce dopiero leżeli ci wszyscy inni pozostali. Ta jakaś była chyba drużyna, nie wiem, czy siatkarska, czy jakaś inna, murzyni, czy bokserska, była jantar. Wszyscy wyglądali tak, jakby spali, także pokrwawieni. Widać było, jak ci ludzie walczyli o życie, gdyż pozycje, w jakich ich ciała się znalazły, były skurczone. Gdzieniegdzie byli jeszcze ręce, były zaciśnięte na częściach foteli i mieli mięśnie długie, bokserzy mieli oderwane, więc świadczyło to o tym, że z całej siły zapierali się, usiłowali jakby utrzymać się w fotelach. W przypadku Kopernika w zasadzie wszystko przebiegało w ramach rutynowego postępowania. Zwiększenie ciągu silników, przejście na drugie okrążenie, więc rutynowe czynności. Także i to są sekundy, które po prostu chwilę potem już jest po wszystkim. Za chwilę odtworzymy ostatnie 46 sekund lotu Kopernika do Warszawy. 14 marca 1980 roku, 14 minut i 7 sekund po godzinie 10. Rozerwane zostają trzy silniki lecącego samolotu. Przestaje działać czarna skrzynka. Zalega cisza. Po 26 sekundach Kopernik rozbija się. Nikt z nas nie chce snuć przypuszczeń, co działo się podczas tych sekund na pokładzie samolotu. Oto zapis rozmowy z samolotem. W 20 sekundzie nastąpiła awaria. Cisza trwała 26 sekund. 007 w lewo 5 stopni. 007. Tak jest, zrozumiałem. Chwileczkę, mamy trudności z sygnalizacją podwozia. Przechodzimy na drugi krąg. Zrozumiałem. Kurs pasa i 650. Kurs pasa 650. Tak. Kwestią całkowitego przypadku było, że w tym czasie podeszliśmy z kolegą do okna, usłyszeliśmy nadlatujący samolot. Odgłos silnika przelatującego samolotu był jednak inny niż dotychczas to słyszeliśmy. Kiedy samolot znalazł się w polu naszego widzenia, zaobserwowaliśmy, że nie leci on poziomo, lecz z pewnym przechyłem na prawe skrzydło. Po pewnym czasie, po upływie może 5-10 sekund, zauważyliśmy, że samolot przepadł, uderzając o ziemię, wzbił się tuman kurzu i pyłu. Lot kończył się najczęściej na kierunku południowym, to znaczy na kierunku 1-5. Czyli 150 stopni kierunek magnetyczny głównego runwayu w Warszawie. Trzeba tutaj dodać, że zwykle lądując z rana właśnie na tym kierunku, albo tam właśnie przed południem na tym kierunku, to przy dobrej pogodzie słońce świeciło mocno w twarz, zmęczone oczy po całonocnym czuwaniu często wzmagały jeszcze zmęczenie. Być może miało to i wpływ na to, w jaki sposób dostrzeżono lub może popełniono pomyłkę przy ocenie sygnalizacji, znaczy świecenia się lampki sygnalizacyjnej. Kiedy był na krótkiej prostej, zgłosił awarię sygnalizacji podwozia. W tamtych czasach i na tych typach samolotów to było dosyć częsta sytuacja i wobec tego procedury zarówno po stronie załogi, jak i po stronie kontroli ruchu lotniczego są znane. W takim przypadku przesyła się samolot na drugie okrążenie po to, żeby załoga miała czas sprawdzić, co jest powodem awarii sygnalizacji podwozia, czy to jest tylko bezpiecznik i żarówka, czy też rzeczywiście jest to uszkodzenie podwozia.
Nie tylko czarna skrzynka nie działała. Zostały zniszczone stery i 3 z 4 silników. W samolocie IU-62 nie był zdublowany system sterowania, który pozwoliłby na kierowanie maszyną przez jakiś czas po awarii. Podwójnych systemów sterowania w samolotach pasażerskich wymagają przepisy międzynarodowe. Radzieccy konstruktorzy nie zastosowali się do nich w żadnym z wyprodukowanych IU-ów. No cóż, ich protoplasta VC-10 był przecież samolotem transportowym. Po wydaniu polecenia przejścia na drugie okrążenie i nabrania wysokości, dowódca musiał zrobić manewr zwiększenia mocy silnika. Nabierając wysokości na 650, zwiększa ciąg silników, czyli wchodzi na większe obroty. I w tym momencie następuje rozsypanie się dysku turbiny na skutek pęknięcia wału. Dysk turbiny rozchodzi się na 3 elementy. Urywa się wał turbiny i pęka jej tarcza. Staje silnik 2. Część tarczy turbiny przebija osłony i staje silnik 1. Następny kawałek tarczy przecina kadłub, stery, zasilanie czarnej skrzynki, a na końcu uszkadza silnik 3. Samolot nie ma szans, by dolecieć do lotniska. Ten samolot latał już z tym silnikiem, który był, można powiedzieć, jakby bombą zegarową ustawioną na niezawierzony na razie czas. Nie było wiadomo, kiedy to się rozerwie. Dlatego, że tam było podcięcie wewnętrzne na wytoczonym wale. Były wady materiałowe, wtrącenie niemetaliczne, wady obróbki cieplnej, szczeliny pęknięcia materiałowe i silne podcięcie wewnętrzne. Pozbawiony silników i sterów Kopernik spada 950 metrów przed lotniskiem Okęcie, rozbijając się na zboczu fortów przy Alei Krakowskiej. Oto co zostało z Kopernika. Widzą Państwo po raz pierwszy oryginalne szczątki samolotu. Zachował je profesor Jerzy Maryniak z Politechniki Warszawskiej. Są one niesamowitą scenerią wykładów profesora, na których mówi studentom między innymi o wzorowym zachowaniu załogi samolotu. Załoga zrobiła od strony napędu to, co mogła. Wyłączone silniki uszkodzone, maksymalny startowy jedynego silnika sprawnego. To jest wolant samolotu Kopernika. O właśnie. Takie jest jego położenie. Ja wezmę tutaj go między kolana. Tak pilot trzyma. Tu jeszcze 2 takie elementy. Rosjanie to nazywają baranka, przypominająca rogi baranie. On za to się trzyma. Ostatnie oryginalne części Kopernika. Podkreślamy, ostatnie oryginalne części Kopernika. Jakże różną mają wartość dla różnych ludzi. Dla profesora są elementem wykładów, dla kapitana częścią życia. To one były podstawą prac komisji badającej przyczyny katastrofy. Tylko tyle zostało ze statku powietrznego. Natychmiast po katastrofie rozpoczęto śledztwo nadzorowane przez ówczesną prokuraturę wojewódzką w Warszawie. Dochodzenie obok funkcjonariuszy milicji prowadzili także oficerowie służb specjalnych. W pracach komisji rządowej brał udział kapitan Tomasz Smolicz. Dla nas najgorszy wypadek to jest ten, w którym nie ustalono przyczyny. Najtragiczniejszy jest ten, gdzie giną ludzie, ale najgorszy jest ten, gdzie nie ustalono przyczyny wypadku. Bowiem każdy z nas uważa, że jeśli jest przyczyna znana, to w pewnym sensie jesteśmy zabezpieczeni przed powtórzeniem się podobnego wypadku. W wyniku swych prac komisja rządowa ustaliła jednoznacznie przyczynę katastrofy. Były nią wady materiałowe i technologiczne wału napędowego turbiny silnika numer 2. Pęknięcie wału spowodowało rozerwanie tarczy turbiny, której elementy uszkodziły popychacze sterów kierunku i wysokości oraz kolejne 2 silniki. Wykluczono winę załogi samolotu i personelu naziemnego. Postanowienie prokuratury wojewódzkiej w Warszawie z dnia 10 marca 1981 roku umarzało śledztwo w sprawie katastrofy Kopernika wobec niestwierdzenia przestępstwa.
Opierając się na rysunkach profesora Jerzego Maryniaka, odtwórzmy ostatnie chwile Kopernika. Samolot, lecąc siłami jedynego pracującego silnika numer 4, zmierza w stronę zakładu poprawczego dla nieletnich. W czasie jakże krótkich 26 sekund spadania kapitan pilot Paweł Lipowczan zdołał, sterując jedynie lotkami skrzydeł, skierować ważącą ponad 100 ton maszynę w prawo i uratować życie mieszkańców zakładu. Na końcu swej drogi Kopernik, ścinając prawym skrzydłem drzewo, uderza z prędkością około 380 km na godzinę w zamarzniętą taflę fosy. Proszę przyjrzeć się wirtualnemu spojrzeniu drugiej kamery na moment uderzenia w ziemię SPLAA Mikołaj Kopernik, lot 007 do Warszawy. Dziś już wszystko wiadomo o tej katastrofie, jak domagał się tego kapitan Tomasz Smolicz. Wszystkie wątki zostały wyjaśnione od początku do końca. Jak zwykle winni są zawsze ludzie. W tym przypadku na niefrasobliwość i zadufanie konstruktorów samolotu oraz partactwo wykonania nałożyła się ideologiczna presja na zakupy z, jak się wówczas mówiło, jedynie słusznego kierunku. Zginęło 87 osób. Wiedzę o tym, dlaczego, posiedli nie tylko członkowie komisji rządowej, prokuratorzy i milicjanci, ale przede wszystkim decydenci. I to oni pozwolili, by w dalszym ciągu we flocie PLL LOT latały pasażerskie kopie samolotów transportowych. Z fatalnej jakości silnikami, z niezdublowanym układem sterowania, wykonane z wadliwych materiałów. Takie były Iły-62 i oni o tym wiedzieli. 7 lat później wiedza decydentów wzbogaciła się o kolejne elementy. W maju 1987 roku Iły-62M Tadeusz Kościuszko rozbija się w Lesie Kabackim pod Warszawą. Ginie ponad 180 osób. Gdyby z tego podejścia wylądowano, przypuszczam, że ten wał urwałby się w czasie następnego rozruchu silnika za tym na ziemi. Zatem bez tak tragicznych skutków, jakie wówczas nastąpiły. Być może tak, a być może bomba z opóźnionym zapłonem, jak określił silnik MK-8 profesor Maryniak, wybuchłaby nad oceanem. A jeszcze 6 lat po katastrofie Kopernika i rok przed tragedią Kościuszki, wydawane w wielu językach pismo Radziecki Eksport pisze o znanym nam Ile-62 jako o najlepszym samolocie świata, 100% bezpiecznym i niezawodnym. Po radosnej chwili początku latania to został nam ten puchar. Po tragicznej chwili końca tego samolotu pozostał nam ten wolant. Alfa, przyjęliśmy 10 do rozstawienia. Dziękuję.